Też prosiłabym pana Wójtana, czy pan też się mógł przedstawiać rodzicielom. Ja się wolałam Fundacja Chłód, szkolałam ziemi biłgarskiej. To pan mówiła, że nowe centrum będzie zajmowało się między innymi młodymi, małymi organizacjami, które nie dostały grantu albo po prostu mają bardzo słabą pozycję instytucjonalną. Czy w takim razie ten priorytet pierwszy z FIO będzie jakiś sposób realizowany, czy takie mikrogranty przez wojewódzkich operatorów będą kontynuowane w takiej lub innej formie? Krzysztof Rogowski, Fundacja Wolności, członek zespołu ekspertów przy pomocniku, który zajmował się tematem wolontariatu. Uczestniczyłem w dwóch spotkaniach zespołu w pierwszym tygodniu roku, w indywidualnych spotkaniach nie. Mam pytanie. Narodowe Centrum, rozumiem, że kompetencje do Narodowego Centrum to nie są jakby nowe, jakie ma wrzeć na działanie, tylko pochodzą z dystrybucji kompetencji z różnych ministerstw. Konkretnie, tak. Tak. I drugie pytanie, jeżeli tak, to czy budżet przewidziany na Narodowe Centrum jest chyba około 4 miliony złotych w pierwszym roku, to są nowe środki, czy pochodzące z dystrybucji z tych innych ministerstw? Tak. Okay. Proszę państwa jeszcze? Dobrze, to ja powiem na razie na razie nowy. O, tam pani. Tam przy oknie. Prawo z mojej strony. Marta Głoska, Fundacja Tu Obok, Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin po raz trzeci. Mam takie pytanie. Państwo proponujecie projekt, który ma obejmować cały sektor pozarządowy. Czy przy opracowaniu tego projektu wykorzystane zostały dotychczasowe doświadczenia i wnioski wypracowane na kolejnych ogólnopolskich forach inicjatyw pozarządowych, a konkretnie moje pytanie dotyczy mapy drogowej rozwoju sektora pozarządowego. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie chciałam zapytać konkretnie. Co oznaczało przywrócenie równowagi? I tu właśnie mi umknęło, bo pani przesunęła slajd. To było w poprzednich takich pisanych slajdach. Tak, czy mogę prosić o wytłumaczenie tego? Dziękuję. Dobrze, to odpowiem. Jeśli chodzi o program FIO, to według obecnych założeń na 2017 ma się nic nie zmienić. Więc będą te same, co obecnie. Centrum prawdopodobnie obejmie ten program od 2018 roku. I wtedy być może będą jakieś zmiany. Na razie nie będą zmiany. Natomiast program FIO chcemy zmienić. Już na tym były prace w tym zespole trzecim, o którym mówiłam, prowadzone. Chcemy między innymi zmniejszyć liczbę kryteriów oceny, bo w tej chwili to jest ich bardzo dużo. Chcemy się zastanowić właśnie nad rodzajem w ogóle obszarów, które ten FIO będzie finansował, czyli żeby na przykład zwiększyć liczbę grantów na programy rzecznicze czy strażnicze organizacji. Ale to jest świetne na razie planów i opracowań. Natomiast stało też takie, że na pewno będą jakieś zmiany, to jeszcze ich nie mamy opracowanych, bo na razie pracujemy nad przeniesieniem ich, natomiast na najbliższe granty, te, które będą oczywiście zostały podpisane, to z nimi się nic nie zmieni w najbliższym roku. Jeśli chodzi o budżet. Budżet tak, na pierwszy rok jest zaplanowany około 3,5 miliona i to są w małej części tak naprawdę środki przeniesione częściowo z Ministerstwa właśnie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz jakby z kompetencjami, bo myślę, że nie ma część kompetencji, być może też część osób
przejdzie do tego Narodowego Centrum, jeśli będzie chciało. I dostajemy jakby na te same etaty, na etaty, które się zajmowały, osoby, które się zajmowały chociażby obsługą Rady Działalności Pożytku Publicznego, no to przejdzie właśnie do Kancelarii czy Narodowego Centrum. Więc to są te środki z ministerstwa, ale również mamy zapewnione 3,5 miliona z rezerwy celowej na funkcjonowanie tego Narodowego Centrum w pierwszym roku działalności. Obecnie są też prowadzone rozmowy, ale jeszcze nie są ukończone, więc nie będziemy jeszcze o nich mówić, na temat dodatkowych środków finansowania dla Narodowego Centrum na kolejne lata działalności. Czy korzystamy z osiągnięć mapy drogowej? Jak najbardziej. Przede wszystkim zaprosiliśmy do udziału w zespołach eksperckich, no nie wiem ilu, ale już reprezentantów różnych grup działających w mapie drogowej. Spotykaliśmy się niejednokrotnie z przedstawicielami mapy drogowej. Byliśmy na spotkaniu, które było ostatnio marzyciela rzemieślnika w Warszawie, które właśnie było poświęcone mapie drogowej i co dalej, więc na bieżąco z nimi współpracujemy. Chciałam też powiedzieć, że ten cały program był opracowywany przez osoby, które również na podstawie wielu raportów na temat funkcjonowania sektora w wielu ostatnich latach. Więc to, co próbowałam powiedzieć, to nie jest jakiś pomysł, który powstał kilka miesięcy temu, tylko już pewna grupa osób zajmowała się organizacjami pozarządowymi od wielu lat. Praktycznie cały zespół, który pracuje nad tą ustawą, to są osoby, które wywodzą się z sektora pozarządowego. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja pracuję w kancelarii od roku, a wcześniej też kilkanaście lat pracowałam w organizacjach pozarządowych w Polsce, również napisałam doktorat z problemów organizacji pozarządowych w Polsce. Więc są to grupa osób, która się tym sektorem zajmowała, więc jak najbardziej ich współpracowała, więc raz, że sami się zajmowaliśmy, wychodzimy się z tego sektora i jeszcze na bieżąco właśnie chcemy jak najlepszy sposób współpracować z chętnymi osobami z sektora pozarządowego i słuchać ich uwag i komentarzy na temat tego, co chcemy robić. I tutaj jeszcze pytanie na temat przywrócenia równowagi w trzecim sektorze poprzez skierowanie środków miejskiego rozwoju również do organizacji środowisk dotychczas marginalizowanych. Od początku powołania instytucji pełnomocnika do spraw społeczeństwa obywatelskiego w styczniu tego roku spotykaliśmy się z wieloma organizacjami. Praktycznie każda organizacja czy każdy reprezentant organizacji, który chciał się z nami spotkać, mógł to zrobić. Odwiedziło nas w kancelarii wiele różnych osób. Spotykaliśmy się na różnych też szerszych forach z organizacjami, byliśmy zapraszani, czy jesteśmy na wiele różnych spotkań, konferencji, seminarów poświęconych organizacjom pozarządowym. I wiele różnych organizacji mówi, że przez ostatnie lata nie dostawało żadnych środków na działalność. Czy to dlatego właśnie, że były małymi organizacjami, czy z uwagi na to, że może te tematy nie były, na przykład tak jak Państwu mówiłam, bardzo trudno było znaleźć środki na działalność rzeczniczą, praktycznie takich środków nie było. Więc były różne takie obszary działalności, które organizacje mówiły, że nie ma znikąd środków, albo prawie znikąd. Że większość organizacji mówi, że praktycznie staje się takimi usługodawcami samorządów, że jedyne albo główne środki, co też pokazują badania, są z realizacji zadań publicznych przez samorządy. I nie mają środków na realizowanie
ich jakby takiej pierwotnej misji, czy ich własnych pomysłów. I to mamy na myśli, żeby jakby po tych konsultacjach czy rozmowach z tymi organizacjami spróbować stworzyć takie programy, czyli takie na przykład, tak zmienić priorytety programu FIO, żeby jak naj, żeby bardzo wiele różnych obszarów, na wiele różnych obszarów działalności można było dostać finansowanie, co było do tej pory trudne bądź prawie niemożliwe. To tyle tytułem odpowiedzi na te pytania. Czy są jakieś następne? Bardzo proszę. Nazywam się Ryszard Kusiak, reprezentuję Fundację Liczby Ojców Jana Bosko z Zamościa. Mam w zasadzie trzy pytania, jeśli można. Pierwsze pytanie dotyczy Rady Działalności Pożytku Publicznego, która ma 70 lat w kancelarii. Wywodząc stąd, że członkowie Rady są wybierani, prawda, w terenie, czy nie doszłoby do jakichś problemów tutaj do blokowania prawda, kancelarii i tak dalej. Jakieś takie uwagi tutaj widzę. Czy nie trzeba było prowadzić jakichś zapisów, które nie zablokowały. Co pan myśli, że członkowie rady są wybierani w terenie? Jeśli taka forma jest jak obecnie, prawda, że inne organizacje pobierają jednego kandydata. Ale czy kandydaci tak, ale że... Tak, to się nic nie zmieni. Szkoda tylko, czy akurat w tej Radzie nie znalazłoby się tyle osób, żeby sparaliżować pracę tej Rady, tudzież pracę premiera. Żeby na przykład ostatnich zdarzeń w Sejmie, prawda? Teraz druga sprawa. Chodzi o komisję. Czy komisja będzie przy Narodowym Centrum, czy komisja, czy też eksperci oceniający te wnioski, tak, FIOI i tak dalej, czy będzie przy kancelarii premiera, czy będzie przy ministerstwie, czy będzie przy Narodowym Centrum. I teraz trzecie pytanie, chodzi o sprawozdawczość. Te organizacje, które są nadzorowane przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, czy te organizacje będą dalej pod nadzorem ministra, czy przechodzą jakoś tam też do Narodowego Centrum? Dziękuję bardzo. Dziękuję. To ja powiem, tak, jeśli chodzi o... ja nie powiedziałam nic rzeczy, to jest miejmy nadzieję, że... Znaczy, tak jak mówię, jeśli chodzi o Radę Działalności Pożytku Publicznego, to też się zastanawiamy nad pewną zmianą tej sytuacji. Natomiast na dzień dzisiejszy nic się nie zmieni poza umiejscowieniem, że po prostu przewidzieć wszystkie te tryby, jak dotychczas były powoływani. Ten proces tak naprawdę powoływania członków Rady nie jest tak do końca jasny. Więc, ale tak jak był zatwierdzany przez ministra, teraz będzie zatwierdzany przez prezesa Rady Ministrów. I jak, tak jak mówię, ta ustawa nie zmienia żadnych kompetencji Rady. Przynajmniej w obecnym kształcie, tak? W tym projekcie nie zmienia kompetencji Rady, tylko je przynosi. No, oczywiście każdą instytucję można pewnie jakoś zablokować, jak ktoś bardzo chce, ale jeśli ma pan jakieś konstruktywne pomysły, to zachęcam, jak to można zrobić. Natomiast nie wspomniałam o jednej ważnej rzeczy, która tutaj cieszę się, że pojawiły się pytania, bo będę mogła o nich powiedzieć. Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma być agencją wykonawczą. Jest to instytucja, na którą kontrolę będzie pełnił prezes Kancelarii Rady Ministrów, mówiąc w skrócie premier, czyli no to będzie w jakiś sposób, znaczy w jaki sposób, to będzie instytucja rządowa. Natomiast chcielibyśmy, żeby ta instytucja była jak najbardziej transparentna. I dlatego przy Narodowym Centrum ma powstać Rada Narodowego Centrum.
zarządu, która będzie się składała z 7 członków, różnych przedstawicieli instytucji rządowych. Natomiast również tam ma być dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych asygnowanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego. I tych dwóch przedstawicieli będzie miał wpływ, czy przede wszystkim wgląd do wszystkich dokumentów powstających w Narodowym Centrum i przekazywać je środowisku, czyli również jeśli chodzi o, będą eksperci oceniający wnioski, będą procedury, oni będą mieli wgląd w to wszystko, decyzje, uzasadnienia decyzji, więc dlatego chcemy, żeby była taka rada, żeby zapewnić tą taką transparentność tych dwóch członków z organizacji pozarządowych, którzy mają wgląd we wszystkie dokumenty centrum, żeby jakby organizacje miały swoich tam przedstawicieli i mogli jakby szerzyć informacje do obu organizacji. Więc to jest ten element transparentności. Sprawozdawczość, to co się tyczy określonych organizacji i ministerstw, relacje minister organizacji się nie zmienia. Przynajmniej na razie nic w tym temacie się nie zmienia, tylko się zmieniają te kompetencje w zakresie pożytku publicznego, które jakby przechodzą do kancelarii tudzież Narodowego Centrum. Marzena Bieńkosz-Zapiecha, jestem członkiem trzeciej kadencji Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego i Ogólnopolskiej Rady Pożytku Publicznego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chciałam doszczegółowić pewien taki dosyć ważny i ciekawy wątek, który jak gdyby pojawił się w Pana wypowiedzi odnośnie wyboru członków Rady Pożytku i widzę to, dostrzegam, to jest taki głos uzupełniający, dostrzegam tu pewną niekonsekwencję, ponieważ żeby stać się członkiem Wojewódzkiej Rady Pożytku, trzeba cieszyć się poparciem dużej grupy organizacji pozarządowych i ogólnie rzecz biorąc pracować, żeby takie poparcie zebrać, te głosy, zarekomendować się, dotrzeć do ludzi, to nie jest takie proste. Natomiast trochę inaczej to wygląda w Ogólnopolskiej Radzie Pożytku Publicznego, gdyż ja kandydowałam w dwóch rozdaniach poprzednio, kiedy była nowa kadencja, miała właśnie być. No i teraz składam raz drugi i nie ma takiej procedury wyboru. Dlatego właśnie podnoszę ten wątek, bo dla mnie też to nie jest jasne. Dlaczego tak jest, że tutaj się muszę napracować, a tam najpierw nie wiem, dlaczego nie jestem, a potem jestem i tak nie wiem. Znaczy wiem, dlaczego jestem, a nie wiem, dlaczego nie byłam wybrana. Jeszcze chciałabym uzupełniając, że jestem też członkiem komitetu monitorującego RPO Województwa Lubelskiego i żeby się stać, to było naprawdę duże staranie. Około 400 głosów na swoją osobę musiałam zebrać, żeby w ogóle aspirować do tego miejsca. Dlatego tu nie widzę takiej spójności w tym wszystkim. Nie żebym się skarżyła, tylko po prostu uważam, że to powinno być przemyślane lepiej, dogłębniej. Ta ordynacja wyborcza do Ogólnopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dziękuję. Ja rozumiem Pani tak. My widzimy bardzo dużo słabości funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego. I ten jasny procedury wyboru jest jednym z takich słabości. Natomiast pierwsza rzecz, jeśli Pani ma jakieś konstruktywne uwagi, że tak powiem, propozycje, co by należało zmienić, to jak najbardziej zachęcam, tak? Czy przez ten formularz, czy jakoś inaczej. Natomiast my myślimy o zmianie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zastanawiamy się nad stworzeniem, tak jak Państwu mówiłam, że jest taki zespół pierwszy z tych zespołów ekspertów,
do spraw Rady Dialogu Społecznego. Zastanawiamy się o powołaniu jeszcze jednego formy. Zauważcie Państwo, ta Rada Działalności Pożytku Publicznego, ona jest właściwie ma takie wąskie kompetencje, dlatego że ona jest jakby doradcą, radą w tym wąskim właściwie tak naprawdę do działań zakresu pożytku publicznego, czy w ogóle organizacji pożytku publicznego. Więc to jest dosyć wąski zakres. My się zastanawiamy nad stworzeniem takiej rady po prostu organizacji pozarządowych szerszego typu, być może znacznie większej, o innych kompetencjach, ale to też jest to, nad czym się zastanawiamy. Więc też zachęcam, jeśli Państwo mają jakby też pomysły w tej dziedzinie, to też zachęcam do zgłaszania. Natomiast jeszcze raz powiem tak, nie chcemy wszystkiego przeprowadzać naraz, bo i tak no, każdą reformę no, chcemy zacząć, że tak powiem, od pierwszego kroku. Pierwszym krokiem jest taki najprostszy krok, chociaż on i tak budzi bardzo wiele zastrzeżeń, kontrowersji i czasami błędnych interpretacji. Na razie zmieniamy, przenosimy kompetencje, tak? Chcemy stworzyć centrum, przenieść kompetencje przy minimalnych jakby zmianach, które mogą dotyczyć organizacji, a dopiero potem będziemy się zastanawiać nad bardziej szczegółowymi kwestiami, jak na przykład, czy jak zmodyfikować działalność Rady działalności pożytku publicznego. Będziemy się chcieli zastanowić, czy już się zastanawiamy, czy zmodyfikować, co z 1%, tak? To jest temat, który po prostu powraca w bumerang. Organizowanych jest bardzo wiele organizacji, seminariów i konferencji,